przez te biegi chcemy, słuchajcie, świętować dwa święta narodowe. 2 maja Dzień Flagi Państwowej i 3 maja uchwalenie Konstytucji 3 maja, tak? I kolejna, 6D, uwaga, 6! Znowu tu. W Pucku jest bardzo patriotycznie, bardzo o to dbają nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego. Chciałabym po raz kolejny za to podziękować. Dbają również rodzice, dziadkowie i na rynku w Pucku zbierają się po raz kolejny na bieg patriotyczny. Jak Państwo pamiętacie, tych wydarzeń związanych z patriotyzmem, z uświadamianiem sobie pochodzenia wiele odbywa się. Nie mówię o biciu rekordu Polski w tańcu Poloneza, o tych 4 zwrotkach hymnu. Za chwilę podobno usłyszymy również te 4 zwrotki na pamięć śpiewane przez małe dzieci, co jest rzeczywiście godne podziwu i dobrze, żeby inni to naśladowali. Więc dba się o to poczucie polskości w naszym mieście, o takie prawdziwe poczucie patriotyzmu. Bądźmy takimi patriotami, którzy wiedzą, co należy do nich, tak? Czyli pamiętajmy o naszych prawach, obowiązkach. Cieszmy się tym, że jesteśmy bez zbędnego patosu. Też tak uważam. To jest 4 bieg patriotyczny, który organizujemy jako szkoła podstawowa. To jest bieg, dzięki któremu chcemy pokazać, że można czcić radosne święta w historii Polski w inny sposób niż tylko gdzieś tam bardzo patetycznie, a młodzi ludzie powinni uczyć się pamiętać o historii Polski, dlatego chcemy im dzisiaj pokazać te ważne wydarzenia. Łączymy przyjemne, pożyteczne wiedzę, kilka rzeczy staramy się połączyć razem. Thank you.